Samotne drzewo w szczerym polu. W tym miejscu hrabia Wilhelm Wendorf, dziedzic pobliskich ziem, niemiecki kolonizator z czasów zaborów, 6 czerwca 1907 roku spadł z konia i zginął. Ten piękny dąb został posadzony, aby go upamiętnić przez długie lata. Gdyby miejscowi ludzie źle wspominali swojego pana, drzewo dawno zostałoby wyrwane z korzeniami, a ofiara wypadku wyrzucona z pamięci. Jest jednak wprost przeciwnie. Wendorfowie przybyli do Mielna nieopodal Mieleszyna w 1884 roku. Osadzili tu 115 Niemców. Wilhelm działał w Hakacie. Z jego zlecenia w 1904 roku zbudowano piękny neobarokowy pałac zaprojektowany przez berlińskich architektów Erdmana i Spindlera. Przed pałacem znajdował się podjazd i klomby z zielenią. Wokół założony został park. Od tyłu rezydencji znajduje się dziś już mocno nadgryziony przez ząb czasu pomnik Atlasa. Data na postumencie informuje, że powstał w 1795 roku. Prawdopodobnie Wendorfowie przywieźli go ze swoich dóbr rodowych. W skład majątku wchodziły młyn, olejarnia, gorzelnia i zabudowania folwarczne. Jak wspominają mieszkańcy Mielna, pracownikom Wendorfa żyło się dobrze, dbał o nich. Niedaleko pałacu w 1927 roku z polecenia Edwarda, syna Wilhelma, zbudowana została neoromańska kaplica. W kartuszu umieszczony jest herb Wendorfów. Dziś za aprobatą potomków ewangelickich fundatorów służy jako miejsce kultu miejscowym katolikom. A jak mąż wspomina Wendorf? No bardzo, no pani, no ja bym miał nie wspominać, ja bym po tym całą, wciąż ja bym za komunę nas wspomagał, nie? Paczki przysyłał na święta, pieniądze przysyłał. W ogóle on żył dobrze z ludźmi, nie? No to on wiedział, że oni go szukają, nie? I to tak, wie pani, jak to się wyśmiewali, bo to różnie było, nie? My też się wyśmiewali z Niemców. Oni z nas, a my z nich, to tak było. W czasie wojny Wendorfowie nie byli dla Polaków katami. Opuszczając dobra mieleńskie w 1945 roku, nie zerwali serdecznych więzi z tutejszą ludnością. Wspomagali ją przez trudne lata okresu socjalizmu. W 1994 roku ufundowali nawet dzwony do odbudowanego po spaleniu katolickiego kościoła w Modliszewku.